going on because of this prayer. Patrzy się na Biblię, to co mówi, w takich przełomowych momentach historii Biblii, to zawsze ludzie modlili się, a Pan się ze mną. Kiedy studiujecie też historię przebudzeń, przejawy Bożych poruszeń, to też zawsze jest związane z modlitwą. Ale też modlitwa jest dobrym momentem, kiedy dochodzimy do ściany, do jakiejś bezsilności. Czy też ktoś z Was był w takiej miejscu bezsilności? Ja myślę, że rok 2024 i wcześniej to jest, ja chyba jestem pod taką ścianą cały czas bezsilności. I to ma swoje plusy. Oczywiście nikt z nas nie chce świadomie nawigować swoje rzeczy na górze, na to, żeby były problemy, ale one są częścią naszego życia. To, co jest szczególne takie w tym spotkaniu z Margaret i z Michelem, to to, że oni pojawili się właśnie w takim łatwym momencie mojego życia, czy może też naszego życia, jak też wspólnoty w jakiejś mierze. I to jest chyba pierwszy taki, jeśli też tacy ludzie, którzy powiedzieli, że będziemy się razem modlić. I to jest cenne, ale cenne jest tym wszystkim też to, że mieszkają po prostu na tyle blisko, że tutaj nigdy przyjeżdżą, więc jestem tylko po prostu wdzięczny. Ale też wie, podczas tych modlitw, szczególnie tutaj temat też wcześniej, wierzę, że Pan coś czyni między nami. Że po prostu odwołania miłość, bo to jest największym znakiem, słuchajcie, Kościoła, to nie nasze racje. To nawet nie nasza teologia. Ja jestem 30 lat, chodzę z Bogiem, tak? 30 lat. 93 roku. Teraz będziecie powiedzieć, wow. Więc widziałem różne rzeczy w swoim życiu i wokół siebie. I fale się pojawiają i znikają, pewne trendy i mody się pojawiają i znikają. Ale Pan mówi ciągle ten sam. Niezmienna jest miłość. Nie mamy dużo teorii. Są teorie, które w moim życiu, które nie wytrzymały próby czasu. Są poglądy, pewnie które trochę zmieniłem w niektórych obszarach. To też jest częścią życia. I to też jest w porządku, bo powiecie, poglądów nie zmienia twardego ten kto w swoim miejscu. Ale to, że zmierza, niezmienna jest miłość. I niezmienny jest znak chrześcijan, jakim jest jedność i zgoda. I powiem Ci tak, że może czasami mogę mieć problem z Adamem, ale kiedy na przykład jesteśmy skazani na siebie, żeby modlić o siebie nawzajem, on się modli o mnie, ja się modlę o niego, to coś pęka. Nawet na najtrudniejszej relacji coś pęka. Ja nie chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj nie będziemy się modlić w parach i idźcie do osoby, z którą macie największy problem. Ale wiecie, jak wspominałem parę razy te opcje modlitewne, to jest możliwość tak, że mamy czas. Kiedy modlisz się o kogoś, to co zmienia się w sercu, nie, czy Ty za sobą nie świadczył. Jeżeli macie jakieś takie relacje, które wywołują w nas duży poziom emocji, czy nerwa, czy nie wiem czego jeszcze, proszę, zmówmy się o tego. Okay. Pan Bóg jest w stanie naprawdę nam to zmienić. Zmienić tę perspektywę. Dziękuję, doceniam, że jesteście, że możemy się razem modlić. Wierzę w to, że razem wkraczamy w dobrze, ja kończę w tym momencie pastor Misza. Welcome. Przywitajmy go. Słuchajcie. Dziękuję, mój pastorze. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Pozdrawiam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I'm excited to see you. Jestem podekscytowany, że widzę Was. I miss you almost like a month or so. Ja tęskniłem za Wami tak, jakby to upłynął miesiąc. So happy to meet you this. Tak dobrze jest spotkać się z Wami tego wieczoru. I jesteśmy tu po to, aby się modlić. I jest napisane, że powinniśmy się modlić bezustannie, bez przestanku. Prayer, modlitwa jest właśnie tym, czego nie możesz robić za dużo. You can drink too much. Nie możesz się tego za bardzo napić. Można się za dużo wypić, można mówić za dużo, można zjeść za dużo.
Every other thing in life can be in excess. I inne wszystkie rzeczy mogą być w jakiejś nadwyżce. But there is one thing that cannot be in excess. Ale jest jedna rzecz, której nie można przejąć jakby. Prayer. Modlitwa. Jesus said, "Man ought to pray without stopping." I Jezus powiedział, że człowiek powinien modlić się bezustannie. So prayer is your oxygen. Więc modlitwa jest twoim tlenem. In the realm of the spirit. W rzeczywistości duchowej. If you stop to pray, jeżeli you stop to breathe. Przestajesz się modlić, przestajesz oddychać. Amen. Amen. Father, we thank you, we give you glory. Ojcze, dziękujemy ci i oddajemy ci chwałę. Thank you for another wonderful time. Dziękujemy za kolejny wspaniały czas tutaj. Spirit of the living God, we invite you. Duchu Święty, Duchu Żywego Boga, zapraszamy ciebie tutaj. We realize that we cannot do without you. My zdajemy sobie sprawę, że nie możemy sobie poradzić bez ciebie. That you will come and help us. Prosimy cię, abyś przyszedł i pomógł nam. But for the Bible says that you will help our infirmities, our weakness. I Biblia mówi, że ty pomagasz nam w naszych słabościach. But sometimes we do not know how to pray. Ponieważ czasami nie wiemy, jak się modlić. But you grow through us. Ale ty wzrastasz w nas. Pray through us tonight. I ty mów się przez nas dzisiaj. Niech imię Jezusa be glorified in our lives, będzie uwielbione w naszym życiu, in our family, w naszych rodzinach, in our church, w naszym kościele, in Bytru, w Bytowie and entire nation. I w całym narodzie. Thank you, Holy Spirit. Dziękujemy Duchu Święty. Invite you to take absolute control. Zapraszamy cię, abyś wziął całkowitą kontrolę in Jesus, w imieniu potężnego Jezusa. Potężnym imieniu Jezusa. This is the first Monday of the month of September, am I right? To jest dzisiaj pierwszy poniedziałek września, czy mam rację? Second, okay. I'm listening. Coś przegapiłem. We want to focus on salvation to our family. Chcemy dzisiaj skupić się na zbawieniu naszych rodzin. Salvation. Zbawienie. That's very important. To jest bardzo ważne. God, when you know, I was just praying about what we've been doing. Modliłem się odnośnie tego, co robimy. Because I do not have like a drawn out plan. This is what I'm going to do next Monday. Ponieważ nie miałam takiego ścisłego planu, co zamierzam robić w kolejnym miesiącu. So every week I have to ask God, what do I do? Więc w każdym kolejnym tygodniu ja pytam Pana, co mam robić? Give me a direction. Daj mi kierunek. It's not about what I know. To nie chodzi o to, co wiem. It's about what He wants. Chodzi o to, czego On chce. For us here. Dla nas tutaj. So I don't have that plan. Okay, we're going to do A, B, C, D. Więc ja nie mam takiego konkretnego planu, pójdziemy tutaj, A, B, C, D. That is the truth. I don't have. Naprawdę nie mam. But every now and then I'm asking him, what next? Za każdym razem ja pytam, co dalej? How should we go? Jak mamy dalej się poruszać? Because I do not want to presume that I know. Ponieważ ja nie chcę zakładać, robić tego, co chcę. One of the prayers of David was that God should deliver him from presumptuous sin. Sin of assumption, you know, when you assume that you know something. Okay, let's leave it there. Że jedna z modlitw Dawida mówiła o tym, żeby Bóg uwolnił go od takiego udawania. So when I was praying, więc kiedy się modliłem, I heard the voice salvation. Usłyszałem głos zbawienie dla rodzin. Salvation. Zbawienie. Our loved ones must be saved. Pan chce, aby nasze, żeby nasi kochani, ukochani, nasze rodziny były zbawione. One muszą być zbawione. One nie muszą narodzić się na nowo. Muszą być uświęceni. Muszą być wypełnieni Duchem Świętym. Jeżeli masz brata, jeżeli masz siostrę, jeżeli jesteś matką, masz ojca, babcię, ciocię, wujka, szwagra, szwagierkę, szwagra,
They must be saved. Oni muszą być zbawieni. Amen. Amen. Deszczowa tam była. They must be saved. Oni muszą być zbawieni. Amen. Amen. It doesn't matter what they did to us. Nie ma znaczenia, co oni nam zrobili. Because when I was praying, the Holy Spirit said, "Why we were saved is so that He can save our household through us." Ponieważ kiedy modliłem się, to zrozumiałem, że my jesteśmy zbawieni przez, dlatego też, żeby ci, którzy są wokół nas, mogli być zbawieni. That's one of the number one reasons. To jest jeden z podstawowych powodów. God saves you. Bóg zbawił ciebie. So that God can penetrate your family through. Tak, żeby Bóg przez ciebie mógł penetrować twoją rodzinę. So this month of September, our focus is on our family. Więc ten miesiąc, wrzesień, nasze skupienie będzie na naszych rodzinach. Your ex-wife, your ex-husband, your wife, your zet, whatever it is, they must be saved. Twoja ex-żona, ex-mąż, ktokolwiek, oni muszą być zbawieni. Everybody around your circle. Każdy w twoim otoczeniu, of influence, który jest pod twoim wpływem, must experience God. Musi doświadczyć Boga. How many of you believe that? Jak wielu z was wierzy w to? How many of you want to see that? Jak wielu z was chce widzieć How to? Beautiful would it be? Jak było to piękne, gdyby wasze rodziny razem z wami tu uwielbiały? Jak było to piękne, gdyby wszyscy twoi wujkowie, którzy są w tobie, uwielbiali razem z tobą Boga. Z którymi ty będziesz się dzielić Bożą miłością. Łukasza 19 rozdział. Luke chapter number 19, verse 9. 19:9. Jesus said unto him, "He is Zacchaeus." Luke 19:9. Jezus powiedział do Zacheusza. Today salvation has come to this house. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Salvation has come to you and your household. Zbawienie przyszło do ciebie i do twojego domu. God is a God of family. Bóg jest Bogiem rodzin. God is a God of generation. Bóg jest Bogiem pokoleń. What God wants to do with you is not going to end with you. To, co Bóg rozpoczął w tobie, nie chce, żeby się zakończyło w tobie. Ponieważ On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. God is a God of generation. Izraela. Bóg jest Bogiem pokoleń. Bóg powiedział, będę cię błogosławił nawet do 10 pokolenia. Więc potrzebujemy mieć otwarty umysł. Ponieważ czasami wróg może ciebie zwieść. Po co ja mam to wszystko robić? It's not because of you only. To nie chodzi tylko o ciebie. For the next 10 generations. Ale o następne 10 pokoleń. God wants to save your family. Bóg chce zbawić twoją God rodzinę. Wants to walk in your generation. On chce chodzić w twoich He pokoleniach. Bless you up to the 10 generations. I On mówi, będę cię błogosławił aż do 10 pokolenia. Więc ty będziesz noszącym błogosławieństwo dla twojej rodziny. You are carrier. Ty jesteś noszącym. And so this month our focus is the salvation. Więc w tym miesiącu naszym skupieniem będzie zbawienie. Of our family. Naszych rodzin. Hallelujah. 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 When God saves, He saves the entire family. Jeżeli kiedy Bóg zbawia, On zbawia całą rodzinę. So tonight our focus. Więc dzisiaj naszym skupieniem. Is gonna be. Będzie. Our family. Nasza rodzina. The book of Acts chapter number 16. Dzisiaj apostolski 16 rozdział. 16:31. Tutaj czytamy o tym, jak Paweł i Sylas. They were not coming to prison. Oni zostali wrzuceni do więzienia. And they prayed. I modlili się. And they sang praises. And they sang praises. I śpiewali pieśni.
The Holy Ghost invaded the prison. I Duch Święty tam się zamanifestował w tym więzieniu. I kajdany zostały rozerwane. The doors of the prison were opened. Drzwi tego więzienia się otworzyły. But Paul and Silas did not run away. Ale Paweł i Silas nie wybiegli stamtąd. They stayed in the prison. Oni dalej zostali w tym więzieniu. And the Bible says when the officer of the prison came, i Biblia mówi, że kiedy przyszedł ten strażnik, he wanted to kill himself. Chciał zabić siebie samego. Hallelujah. He wanted to kill himself. Chciał samego siebie zabić. Because he thought all the prisoners had escaped. Ponieważ myślał, że wszyscy więźniowie uciekli. And Paul said, "Do not harm yourself." A Paweł powiedział, nie przyczyń sobie krzywdy. Nobody has escaped. Nikt nie uciekł. So the miracle that God is about to do. Jest cud, który Bóg chce uczynić. In your life. W twoim życiu. It's not only for you. Nie jest tylko dla ciebie. It's for somebody else. Jest dla kogoś jeszcze. That will see it. Który to zobaczy. And be saved. I będzie przez to zbawiony. The miracle. Cud otworzenia tych więziennych drzwi był po to, żeby ten strażnik więzienia mógł być zbawiony. I wtedy ten strażnik powiedział, co mam teraz zrobić? And you will be saved and your household and your entire family. Rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom, cała twoja rodzina. When I was coming tonight, God said, I'm going to do something in your life that people will begin to ask questions. Kiedy tu przyjechałem, to usłyszałem, że Bóg powie, że zrobi coś w waszym życiu, co ludzie będą pytać, co się wydarzyło. Będą zadawać pytania. Jak się nazywa ten twój kościół? What do you people do in that church? Co wy tam robicie w tym kościele? Amen. Amen. They're gonna begin to ask questions. Oni zaczną zadawać pytania. What's happening in that place? Co się dzieje w tamtym miejscu? Hallelujah! Because God is about to do something in your life that is spectacular. Ponieważ Bóg zrobi coś w swoim życiu, co będzie spektakularne. Your colleagues and co-workers will be saved. Wasi koledzy i współpracownicy będą zbawiani. I have seen it happen. Ja widziałem, jak to się dzieje. People that never go to church will begin to ask. Ludzie, którzy nigdy nie chodzili do kościoła, zaczną zadawać pytania. Why do you go to church every Monday? Dlaczego ty idziesz do kościoła każdego poniedziałku? Co się dzieje w twoim kościele? A wtedy możesz powiedzieć, przyjdź i zobacz. Hallelujah. God is about to do something. Ponieważ Bóg chce zrobić coś w twoim życiu. And it's for the salvation of your family. I jest za zbawieniem twojej rodziny. Hallelujah. In the Old Testament, i w Starym Testamencie, you can also see that God has a plan to save and save the household. Widzisz, jak Bóg również miał na celu zbawiać całe domy. God is always working with the family. On zawsze działał z rodziną. If you read the book of Genesis chapter 7 verse 1. Jak czytasz pierwszą Mojżeszową 7 pierwszy rozdział. The Lord said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. God said, Noah, and the entire family. Bóg powiedział do Noego, wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. On powiedział to do Noego i do całej jego rodziny. So when God saved you, więc kiedy Bóg zbawił ciebie, he had in mind, on miał na myśli your family, twoją rodzinę. Lift up your hand and say, my family shall be saved. Podnieś swoją rękę i powiedz, twoja rodzina będzie zbawiona. My children shall be saved. Moje dzieci będą zbawione. My parents shall be saved. Moi rodzice będą zbawieni. I want you to believe me because it's the will of God. Chcę, żebyś to uwierzył, ponieważ jest taka Boża wola. It doesn't matter where they are. Nie ma znaczenia, gdzie oni teraz są. It doesn't matter what they're doing now. I nie ma znaczenia, co teraz robią. But because of you, ale z twojego powodu, they will be saved. Będą zbawieni. Your children will be saved. Twoje dzieci będą zbawione. Your grandchildren will worship God. Twoje wnuki będą uwielbiały Boga. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. If you believe it, say amen. Jeżeli wierzysz, to powiedz amen. If you believe it, say amen. Jeżeli wierzysz, powiedz amen. Hallelujah. God promised Abraham to save him because he knows that Abraham will lead his family. Bóg obiecał Abrahamowi.
że będzie prowadził go, ponieważ chciał pracować przez jego rodzinę. Look at Genesis chapter 18, verse 19. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, 19 werset. He said, for I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. 18-19. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co im powiedział, co o nim powiedział. God is interested in your family. Bóg jest zainteresowany Twoją rodziną. Jak wielu z Was wierzy w to? Jeżeli wierzysz, pomachaj ręką i powiedz dzięki Ojcze. Za to, że kochasz moją rodzinę. Dzięki Ojcze. Że kochasz moje dzieci. I moje wnuki. Mojego męża. Moją żonę. Mojego ojca. Bóg kocha ich, ponieważ kocha Ciebie. I będą zbawieni. Amen. Jak wielu z Was chce zobaczyć swoją rodzinę zbawioną? I to jest miesiąc, w którym będziemy stać w wyłomie o nasze rodziny. Będziemy stać o nasze rodziny. Będziemy stać walczyć o naszych rodziców. Ja już nie mam rodziców. Ale będę stał za waszymi. Wy jesteście moimi braćmi i siostrami. I'm standing in for you. I będę stał za waszymi. I want you to be happy. I want to see you and your family come to church. Ja chcę, żebyście byli szczęśliwi i chcę zobaczyć, jak wasza rodzina przychodzi do kościoła. Amen. We want that to happen. Chcemy, żeby to się wydarzyło. Amen. If you really believe it, it's gonna happen. Jeżeli naprawdę w to wierzycie, to się wydarzy. First of all, we have to forgive members of our family. Po pierwsze, musimy przebaczyć członkom naszych rodzin. That is the principle number one. To jest zasada numer jeden. If you have anything against anybody in your family, jeżeli masz cokolwiek przeciwko komukolwiek w rodzinie, you have to forgive. Musisz przebaczyć. I know it's difficult. I wiem, że to jest ciężkie. But forgiveness is required. Ale wymagane jest wymagane przebaczenie. No matter how much they hurt you. Nieważne, jak bardzo Ciebie skrzywdzili. I nieważne, co zrobili przeciwko Tobie. Musisz przebaczyć. To jest zasada numer jeden. Ja widziałam moc przebaczenia. Widziałam moc przebaczenia. Moja żona. Dzieliłam się tym świadectwem z wami. Moja żona nie skończyła w pełni szkoły średniej. Because she was accused. Ponieważ została oskarżona. Wrongly in the school. Niewłaściwie w szkole. And they beat her and they strip her naked. And they remove all her clothes. Oni ją pobili i jakby rozebrali. For what she did not do. Za coś, czego nie zrobiła. So she was ashamed. Więc wstydziła się, to go back to school. Żeby wrócić do szkoły. So she didn't complete her high school. Więc nie skończyła swojej szkoły średniej. I didn't know her there. Ja nie widziałam tego. Several years. Kilka lat. I got married to her. Ożeniłam się z nią. When she got married to me, she didn't know that I was a pastor. Kiedy ona wychodziła za mnie za mąż, to nie wiedziała, że jestem pastorem. Because sometimes pastors won't have wives. Ponieważ czasami pastorzy nie mają żon. But when she got married to me, she discovered I'm a pastor. A kiedy ona wyszła za mąż za mnie, ona odkryła, że jestem pastorem. Ale już było za późno. Why didn't you tell I'm a pastor? No, I'm a brother Michelle. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że jesteś pastorem? Nie, jestem bratem Michelem. But we started a church. I zaczęliśmy kościół. The church grew.
I Kościół wzrastał. 2000 do 2000 członków. Bóg czynił cuda za cudami. The sick was healed. Chorzy byli uzdrawiani. Our church was just on fire for God. I Kościół był na ogniu dla Boga. One day. I jednego dnia. A woman came to see me. Przyszła kobieta, żeby się ze mną zobaczyć. She had some sickness on her legs, some rashes on her legs, ugly rashes. Miała chorobę na swoich nogach, jakąś taką straszną wysypkę. There was no cure. I nie było na to lekarstwa. She was okay. She was well to do. Jakoś sobie leczyła, żyła. She went from one doctor to the other. Chodziła od jednego lekarza do drugiego. There was no medication that was not applied. Ale nie było żadnego lekarstwa, które by na to zadziałało. Nie było żadnej szczepionki, żadnego lekarstwa na to. I powiedzieli, żeby poszła do kościoła pastora Michela. Więc ona zadzwoniła do mnie i się umówiła, żeby się na spotkanie ze mną. I ona przyszła i usiadła w moim biurze. I opowiadała mi i pokazywała mi, co się dzieje z jej nogami. Choroba, z którą ona zmagała się przez ponad 10 lat. I mówi, ktoś mi po prostu poradził, że mam przyjść do twojego kościoła. I spojrzałem na nią. I said, no, it's no problem. Powiedziałem, to nie jest problem. Jesus will heal you. Jezus ciebie uzdrowi. And I wanted, you know, had to be anointed with oil on by the legs, you know. I ja chciałam, żeby była namaszczona jakby na tych swoich nogach. There was no way I could pull somebody's wife on me. Ale przecież nie mogę wziąć, podnieść, nie wiem, spódnicy czyjejś kobiety i teraz namaścić jej kolana. I don't have that ministry. Ja nie mam takiej służby. Hallelujah. Nie mam takiej służby. So I called my wife. Więc zadzwoniłam po moją żonę. Now come and take this lady to the ladies' room and anoint her and bring her. Więc powiedziałam jej, weź tą kobietę do pokoju dla kobiet i namaść jej kolana, nogi tą oliwą. And when my wife walked into this to my office, i kiedy moja żona weszła do mojego biura, she saw all of a sudden reacted. Od razu zareagowała. I'm like, what demon has come on you? I ja pomyślałem, co za demon z ciebie wyszedł? And I just kept quiet and I was watching her. I tak byłem cicho i obserwowałem ją. And she went out. I ona wyszła. Excuse me, madam. I ja powiedziałam, przepraszam panią. I went to my wife, what is wrong with you? I poszedłem do żony i mówię, co jest nie tak z tobą? Zadzwoniłem po ciebie, żeby ci przyszła i namaściła tę panią. A ona zaczęła mówić, to jest ta to pani, to jest ta pani. Ja wiem, co za pani? Ale ja nie znałem tej pani. I ja wiem, że ty też nie znasz tej pani. I ona powiedziała, to jest ta kobieta. Ja mówię, co za kobieta? The lady I told you about. O, tej, której ci mówiłam. Ja nie wiem, jaka kobieta, ale przez ostatnie 3 miesiące nie rozmawialiśmy o żadnej kobiecie. And she said, that is the teacher. To jest ta nauczycielka. That beats me and stripped me in the która mnie pobiła i wyrzuciła mnie ze szkoły. And as she was talking, tears began to drop. I kiedy mówiła, to łzy płynęły z oczu. And I said, and I smiled, I said, a ja się cieszyłem i powiedziałem, chwała Pani. Mój problem jest rozwiązany. You are going to pray for the lady. Będziesz się modlić o tą panią. I was happy because I was free. Ja byłem szczęśliwy, ponieważ byłem wolny. I didn't have to pray for her. Nie muszę się o nią modlić. I looked at her, you are going to pray for this lady. Ty będziesz się modliła o tą kobietę. I to będzie wszystko. Ja się nie będę o nią modlić. Ty już ją znasz, a ja jej nie znam. Więc ty będziesz się o nią modliła. I wróciliśmy do pokoju. I ona powiedziała, proszę pani, czy ty mnie pamiętasz? A ta pani powiedziała, przepraszam, nie pamiętam ciebie. Spójrz na mnie dobrze.
Czy pamiętasz mnie? Nie znam Ciebie, nigdy Ciebie wcześniej nie spotkałam. Ona powiedziała, ja jestem tą małą dziewczynką, którą zbiłaś i upokorzyłaś w szkole i rozebrałaś. Tylko po to, żeby na końcu odkryć, że byłam niewinna. I już nigdy więcej przez to nie wróciłam do szkoły. Więc dwie kobiety zaczęły płakać, a byłem wolny. Ja byłem wolny. I pozwoliłem, żeby płakały. I ja powiedziałam mojej żonie, musisz teraz przebaczyć jej przed nią. Więc ona przebaczyła jej. Wzięła ją do toalety, namaściła ją, modliła się o nią i natychmiast zniknęła ta choroba. Ja się nie modliłam. Ja się nie modliłam. Jest moc w przebaczeniu. Moc przebaczenia. So no matter what is the pain, więc bez względu na to, jaki jest ból, no matter what they have told you, bez względu na to, co ci powiedzieli, I'm talking about family. Ja mówię o rodzinie. The first step is to say, Lord, I forgive. Pierwszą rzeczą jest powiedzieć, Panie, wybaczam. When Jesus said, Father, forgive them. Kiedy Jezus powiedział, Ojcze, wybacz im, for they know not what they do. Ponieważ nie wiedzą, co czynią. Don't they know that when you crucify someone, it's painful? Jak myślicie, ukrzyżowanie kogoś jest bolesne? They knew. Oni wiedzieli. But he forgave them. Ale on wybaczył im. Because the Father said, forgive. Ponieważ Ojciec powiedział, and wybacz. I forgive you. I ja wybaczę. If you don't forgive, jeżeli ty nie wybaczysz, I will not forgive. Ja nie wybaczę. We are not going to be able to move. Nie możemy się poruszać dalej. Nie jesteśmy w stanie doświadczać ponadnaturalnego. Jeżeli są w nas bóle przeszłości, jeżeli nosimy nieprzebaczenie, jeżeli nosimy rany przeszłości, nie ma znaczenia, jak bardzo musisz płakać, czy masz, będziesz krzyczeć. Wybacz. That's what we are about to do. The world. To musimy zrobić przede wszystkim. We want to see them saved. Ponieważ chcemy zobaczyć ich zbawionych. Chcemy zobaczyć, jak doświadczają Boga. Chcemy zobaczyć, jak klękają i wyznają, że Jezus jest Panem. That woman was celebrating our birthday for as long as we were in South Africa. That lady was celebrating our wedding. She would cook for the entire 2000. Ta pani, która stała wtedy uzdrowiona, obchodziła z nami urodziny do końca naszego pobytu w południowej Afryce. Ona robiła dla nas ciasta. On my birthday. Na moje urodziny. On her birthday. I na jej urodziny. By herself. Sama robiła to. And we become family. We used to go to your house. Staliśmy się jak rodzina, odwiedzaliśmy się w domu. Staliśmy się tak blisko. Aż do dzisiaj. To, co chcę powiedzieć wam. Musisz uwolnić ich. Twoja rodzina musi być zbawiona. Ten wujek, ciocia, twój ex. Jakakolwiek osoba, która ma jakiekolwiek więź z tobą połączenie. Musi wybaczyć ci. The pain is hard. Ból jest ciężki. It's heavy. Jest ciężki. It's painful. I to zadaje ból. It's hurting. I krzywdzi. There's a lot of regret. Jest wiele żalu. But tonight, ale dzisiaj the burden is about to be taken. Ten ciężar ma być zdjęty. What God has for you, ponieważ to, co Bóg ma dla ciebie w przyszłości, is more than what is in the past. To nie jest to, co było w przyszłości. Your future is greater. Twoja przyszłość jest większa. Your future is brighter. Twoja przyszłość jest jaśniejsza. There are great things ahead of you. I są wielkie rzeczy przed tobą. You cannot allow the enemy to hold you back to your past. I ty nie możesz pozwolić, żeby wróg trzymał cię w twojej przeszłości.
i związywał Ciebie przyszłością. Zamiast zatrzymać Ciebie od przyszłości. Wystarczy na tym wystarczy. Już wystarczy nosić ciężary w przyszłości. My nosimy swoje ciężary do kościoła. My uwielbiamy tak Boga z naszymi ciężarami. I wracamy. I przychodzimy znowu. I wychodzimy. Dzisiaj my to zostawiamy. Żadnych bólów. Żadnych łez. Ponieważ Jezus zabrał te rzeczy z nas. I żadnego bólu więcej. Żadnych łez więcej. Bo Bóg chce użyć Ciebie. Chce użyć Ciebie. Jesteś dla cudów i znaków. I Bóg chce Cię użyć Ciebie. Dlatego jesteś tu każdego poniedziałka. Ty nie wiesz, dlaczego przychodzisz. Ale przychodzisz. Ty możesz powiedzieć, dlaczego przyszedł, ale przychodzisz. Ponieważ Bóg ma coś dla Ciebie. Bóg chce Cię użyć. Ja widzę to. Dlatego ja przyjeżdżam. Bóg chce Ciebie użyć. Jako instrument swojej mocy. Ale przez moc Bożą. Żeby ona przepływała w sercach. Musisz zrobić jak Jezus. Ojcze, wybacz im. Ja wybaczam im dzisiaj. Ja wybaczam. Ja wybaczam. Ja wiem, co to znaczy być zranionym. Wiem, jak to znaczy być ograbionym. Wiem, co to znaczy być odrzuconym. Nie znasz mojej historii. Ja przeszedłem przez rzeczy. Ale przebaczenie uwolniło mnie. Halleluja. No, żadnej nacisku. Ja nie noszę bólów. Musisz uwolnić. I dzisiaj to się wydarzy. Bóg zacznie używać Ciebie w Twojej rodzinie. Bóg będzie używał Ciebie w miejscu Twojej pracy, między Twoimi kolegami, w Twoim kręgu przyjaciół. Bóg użyje Ciebie, ponieważ moc Boża będzie płynąć przez Ciebie. Kluczem jest przebaczenie. Niech to odejdzie. Niech to odejdzie. Będziemy stać o nasze rodziny. Stań na swoje stopy. Stań na swoich nogach. Podnieście swoje ręce. I chcę, żebyście modlili się tą modlitwą. Z całego serca. W głębi Twojego serca. Jeżeli potrzebujesz wypowiadać imiona, na przykład przebaczam Ciosi Joannie za to, co zrobiła przeciwko mnie. Wybaczam wujkowi Piotrowi za wykorzystanie mnie. Ja przebaczam. Przebaczam. Podnieście swoje ręce i powiedzcie: Ojcze, w imieniu Jezusa przychodzę do Ciebie dzisiaj. Ja poddaję się. Idźmy na swoje kolana. Chcę zejść na kolana. Powiedz: Ojcze, w imieniu Jezusa ja zginam swoje kolana przed Tobą, Stwórco nieba i ziemi, Boże wszelkiego stworzenia, Ty, który kochasz mnie i posłałeś Syna, aby umarł za mnie.
shed the blood of your son. Ty przelałeś krew swojego syna. So that I can be saved. Tak abym mogła być zbawiona. So that I can be delivered. Tak abym mogła być uwolniona. Tonight, dzisiaj I bow my knees unto you. Ja zginam swoje kolana przed Tobą. Through the blood of Jesus. Przez krew Jezusa. By the power that is in the blood of Jesus. Przez moc, która jest w krwi Jezusa. I confess my sins of unforgiveness. Ja wyznaję swój grzech braku przebaczenia. I confess my pain. Ja wyznaję swoje bóle. I confess my tears. Moje łzy. I confess my anger. Ja wyznaję swój gniew. Moje zgorzkniałość. I have been bitter. Ja byłem gorzki. I have been angry. Byłem zły. I have been in pain. Byłem w bólu. Because of what he or she did. Ponieważ z powodu tego, co on, ona zrobili mi. But tonight, ale dzisiaj. Because of the blood of Jesus. Z powodu krwi Jezusa. Because you forgave. Ponieważ Ty przebaczyłeś mi. My sins. Moje grzechy. Tonight, dzisiaj. I kneel down before you. Ja skłaniam się przed Tobą. I confess. I wyznaję. My sins are unforgiveness. Moje grzechy są przebaczone. Forgive me, O Lord. Wybacz mi, Panie. For my unforgiveness. Mój brak przebaczania. Against the members of my family. Przeciwko członkom moim rodziny. Against everyone. Przeciwko komukolwiek. That has offended me. Kto był dla mnie I surrender my spirit. Ja poddaję swojego ducha. I surrender my soul. Ja poddaję swoją duszę. I surrender my body. Ja poddaję swoje ciało. I know it is painful. Wiem, że to jest bolesne, Panie. The wrong me. Ponieważ oni mnie ograbili. Me. Oni mnie ograbili. Me. Mieli atakowali mnie. Tonight, ale dzisiaj. Because of the blood of Jesus. Z powodu krwi Jezusa. Because of the blood of Jesus. Z powodu krwi Jezusa. I forgive them. Ja wybaczam im. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I forgive them. Ja wybaczam. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. I want you to open your mouth and pray it as your prayer. Mention me. I teraz chcę, żebyście sami modlili się, wymieniając imiona osób. Po prostu otwórzcie swoje usta i módlcie się. If we say that we are without sin, we are liars and the truth is not in us. Father Lord, we ask for forgiveness to God. Forgive us of the sins of our fathers. Forgive us of the offenses in our family. Forgive us, O Lord, for the pains of the past. For the anger, for the bitterness. That is in our heart. We confess. My wyznajemy przed Tobą, Panie. We empty our minds before you. Chcemy opróżnić, co powiecie się przed Tobą. W imieniu Jezusa. Lord, we ask that you Panie, byś wybaczył nam dzisiaj. As we forgive, tak jak my wybaczamy każdemu członkowi naszej rodziny, który zaatakował nas. As we forgive our ex-wives. Przebaczamy swoim byłym małżonkom. As we forgive our aunties, as we forgive our uncles, as we forgive our children, dzieciom, our mother-in-law, our father-in-law, our sons-in-law, our daughter-in-law, every member of the household that may have offended us, Father, bow our knees before you. We ask that you forgive us. As we forgive tonight, tak jak my przebaczamy im, my uwalniamy siebie od bólu przeszłości, my uwalniamy siebie sami od skorzknienia w naszym sercu. Niech krew Jezusa. Let the blood of Jesus. Krew Jezusa. Let the blood of Jesus. Krew Jezusa. Come upon us tonight. Przyjdzie na nas let dzisiaj. Let the blood of Jesus. Krew Jezusa. Cleanse us tonight. Oczyści nas dzisiaj. Let the blood of Jesus. Krew Jezusa. Wash us tonight. Obmyje nas dzisiaj. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Cleanse us tonight. Oczyść nas dzisiaj. Wash us with your blood. Obmyj nas swoją krwią. Cleanse us from the pains of obmyj nas od bólu przeszłości. Obmyj nas z koszkiem. Przeszłości. From the offenses of the past.
oczy się nas obmyj z bólu przyszłości, ciosu przyszłości. My klękamy przed Tobą. Niech krew Jezusa, baranka Bożego, która usuwa, która oczyszcza nas i czyni wielszymi niż śnieg. Ta krew oczyszcza, niech ta krew oczyści nas dzisiaj, Panie, od tego grzechu, Panie, od każdego nieprzebaczenia, od każdego ataku. My dzisiaj skłaniamy się przed Tobą w imieniu Jezusa. Ja chcę do Ciebie, Panie, wymieniając osoby po imieniu i ogłaszam nad nimi. Piotr, ja wybaczam Tobie. Ja wybaczam Tobie. Jakiekolwiek imię, wymień je i ogłoś przebaczenie. I powiedz, przebaczam Ci. W obecności Bożej ja przebaczam Tobie. Mój ojcze, ja przebaczam Tobie. Moja mamo, matko, przebaczam Ci. Mój wuju, przebaczam Ci. W imieniu Jezusa. Otwórz swoje usta i módl się. To jest najważniejsza modlitwa. To jest najważniejsza modlitwa. W imieniu Jezusa. Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ojcze, modlimy się dzisiaj. Modlimy się dzisiaj. Że przebaczamy. Tak jak zostało. Przebaczamy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa, my jesteśmy posłuszni Twojemu Słowu. A Ty powiedziałeś, że Ty czuwasz nad Twoim Słowem, aby je wypełnić. A dzisiaj wybaczamy każdemu, kto nas uraził, nasi koledzy, członkowie naszej rodziny, członkowie tego Kościoła, przez których jesteśmy urażeni, zranieni, przez tych, z którymi nie rozmawiamy, przez tych, których nie lubimy, nawet w tym Kościele, my wybaczamy im dzisiaj. My ogłaszamy krew Jezusa. Niech krew Jezusa mówi do nich. Niech mówi w imieniu Jezusa. Amen. Możecie wstać. Jeżeli Duch Święty posługiwał Ci w przebaczeniu, nie tylko to, co zrobiliśmy, ale tak z Twojego serca, i chcesz powiedzieć tak, tak to ja. Tak, ja jeżeli ktoś z Was odczuł, że to grzechy zostało z niego zdjęte i że przebaczył, chcę modlić się razem z Tobą. Wyjdź tu do przodu, ponieważ Bóg ma cud dla Ciebie. Ja czuję naprawdę, że ktoś naprawdę komuś przebaczył. Podnieś swoje ręce. Jeżeli jesteś tutaj i czujesz, jak brzemię zostało zdjęte z Ciebie,
Chcę modlić się razem z Tobą. Podejdź tutaj. May the efficacy of the power that is in the blood of Jesus. Somebody said the blood of Jesus. I wanted to say it out loud, everyone, the blood of Jesus. Niech każdy wyzna, krew Jezusa. Let the blood of Jesus. Niech krew Jezusa. Moc krwi Jezusa. Come upon you from the crown of your head. Topi na ciebie od czubka twoich stóp. Do czubka twoich stóp. Let every hole of the power. Niech każda część zostanie zamknięta. I każda moc ciemności zostanie złamana. Let every legal right. Niech cokolwiek, co daje legalne prawo. And over your bones and over your joints. Nad twoim ciałem, mięśniami, kośćmi. Be broken in the name of Jesus. Niech zostanie to złamane. Let the blood. W imię Jezusa. Niech krew Jezusa. Son of the living God. Syna żywego Boga. Become a reality. Stanie się rzeczywistością. In your life. W twoim życiu. In the name of Jesus. W imię Jezusa. We plead the blood. My ogłaszamy krew Jezusa. We plead the blood. My ogłaszamy krew Jezusa. We plead the blood of Jesus. Ogłaszamy krew Jezusa. We plead the blood of Jesus. Ogłaszamy krew Jezusa. The Bible says the blood of Jesus speaks better than. Biblia mówi, że krew Jezusa mówi lepszy rzecz. Mocniej, potężniej niż sprawiedliwego Orla. Niech krew Jezusa mówi nad twoim życiem. Mówi nad twoją duszą. Mówi nad twoim ciałem. W imię Jezusa. Receive your miracle. Przyjmij swój cud. 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 Receive your miracle. Makato santa la macaneta se. Rada composito la macaneta. Receive your miracle. Receive your miracle. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be a living testimony. 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 Be a testimony. Bądź świadectwem. Be a testimony. Bądź świadectwem. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Thank you, Lord Jesus. Dziękujemy Ci, Panie Jezus. Anybody that wants to be. Czy ktoś jeszcze chce, aby się o Niego modlić? Z jakiegokolwiek powodu. Dla jakiegokolwiek powodu chcesz, aby się o Ciebie pomodlono. Wyjdź się tutaj, bo Boża obecność jest tutaj. I Boża moc jest tutaj. Twój cud jest tutaj. Jeżeli chcesz, potrzebujesz cudu, wyjdź do przodu. Będziemy wierzyć Bogu o cud. Jest coś, o co chce się pomodlić. Nie ma znaczenia, co to jest. Potrzebujesz cudu. Podnieś swoje ręce. Boża obecność jest tutaj. Zamknij swoje oczy. Nie chcę wiedzieć. Ale jest Bóg, który zna twoje sekrety. Jest Bóg. Jest Bóg. Jest Bóg. Który jest życiem. Jego imię to Jezus. Niech moc. Let the power niech moc of the living Jesus żywego Jezusa come upon you, wstąpi na ciebie dzisiaj. Od czubka twojej głowy do czubka twoich stóp. Niech wszystko, co nie jest od Boga, wszystko, co nie zostało zaplanowane przez Boga w twoim życiu. Wszystko, co nie zostało zasadzone przez Boga. Jest to niewykorzenione. Wszystko, co nie zostało zasadzone przez Boga. Wszystko, co nie zostało zasadzone przez Boga.
Niech zostanie wykorzenione. Wszystko, czy nie jest od Boga. Podnieś swoje ręce, młoda kobieto. Bóg chce zrobić coś wspaniałego. In the name of Jesus Christ, let the power of the Most High God overshadow you right now. Receive the miracle. Receive the miracle. Receive the miracle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive that miracle. In the name of Jesus. There is somebody in this house. Jest ktoś jeszcze tutaj. Modlisz się for the gift of healing. O uzdrowienie. Kto jest tą osobą? You won't walk in the name of Jesus. So they come and we just talk about the testimony. O nogach. Give this oil and rub this man's head. You will not only walk, you will run. Nie będziesz tylko chodzić, gdy zginąć. Biblia mówi, że twoja siła będzie odnowiona. I ona będzie wzrastała. Namaść jej nogi. Let us see. Czy kto jeszcze potrzebuje cudu dzisiaj? Służysz temu Bogu. Potrzebujesz czegoś od Boga. Przyjdź. Ja naprawdę czuję, że Bóg chce coś zademonstrować. Ja nie chcę wiedzieć. Ale Bóg wie. God knows. Bóg wie. What is your heart desire? Co jest pragnieniem twojego serca? Chcesz mi zamknąć swoje oczy. I podnieś swoje ręce. I powiedział, dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For that miracle. Dziękuję za ten cud. Dziękuję za ten cud. Za to błogosławieństwo. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Thanks for miracle. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. The Alpha and the Omega. Alpha and Omega. The God that makes the way where there is no way. Bóg, który czyni drogę, gdzie nie ma drogi. Bóg, który sprowadza wodę ze skały na pustyni. W imieniu Jezusa. Przyjmij ten cud. Przyjmij ten cud. Wierz Bogu. On jest ten sam wczoraj. Dzisiaj. Co to jest? Ty żyjesz Bogu, który służysz Bogu, który czyni cuda. Podnieś swoje ręce. Dzięki Jezu. Podnieś swoje ręce. I powiedz, ja przyjmuję. Przyjmij ten cud. W imieniu Jezusa. Przyjmij ten cud. W imieniu Jezusa. Niech moc żywego Jezusa wstąpi na Ciebie dzisiaj w imieniu Jezusa. Przyjmij ten cud w imieniu Jezusa. To jest dokonane. To jest dokonane. Hallelujah. Believe God for a miracle. Wierzę Bogu o cud. Holy Spirit of In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the same power that lifted up Jesus from the grave, let the Lord of the Holy Ghost
come upon you right now. In the name of Jesus. Receive it. Receive that grace. Receive that grace. In the name of Jesus. Give you glory. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is done. In the name of Jesus. Hallelujah. On zna głębię Twojego serca i wie doskonale, czego potrzebujesz. W imieniu Jezusa, przyjmij ten cud. W imieniu Jezusa. Niech namaszczenie Ducha Świętego wstąpi na Ciebie. Niech namaszczenie Ducha Świętego wstąpi na Ciebie. W imieniu Jezusa. Moc. Let everything that holds you back. Wszystko, co cię trzymało, zostanie złamane. Everything that holds you back. Wszystko, co cię trzymało, zostanie złamane. Everything that holds your family back. Wszystko, co trzymało twoją rodzinę, zostanie złamane. Przyjmij swój cud. W imieniu Jezusa. Dziękujemy ci, Panie Jezu. Niech Bóg cię błogosławi. Gratuluję. Podnieś swoje ręce. Bóg zna twoje myśli. Zna twoje serce. Namaszczam cię dzisiaj. W imieniu Ojca. W imieniu Syna. W imieniu Ducha Świętego. Przez tą samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. As death, tak jak śmierć Jesus, nie mogła trzymać Jezusa, tonight, dzisiaj I break, ja łamię every power, każdą moc, that delays, która spowalnia and hold back, i przytrzymuje your miracle. Twój cud. It's broken. To jest łamane. Receive your miracle. Przyjmij swój cud. Receive przyjmij twoje świadectwo w imieniu Jezusa. Przyjmij to. Receive your miracle. Yes, 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 yes. Receive, receive. Przyjmij to, przyjmij to. Receive that miracle. Przyjmij ten cud. Receive. The power of God is upon you. Moc Boża jest nad tobą. Moc Boża jest nad tobą. Everything that is not of God. I wszystko, co nie jest od Boga w twoim życiu, musi być złamane. It has to go. Jesus. Jezus musi być uwielbiony. Jesus, Jezus musi być uwielbiony. In this house, w tym domu. This is the house of God. To jest dom Boga. This is to jest dom Boga. Ojcze, w imieniu Jezusa. Przez moc, która jest w imieniu Jezusa. Mówię do tych kości i do tych ścięgien i mięśni. Ja mówię do mięśni. W imieniu Jezusa. Niech przyjdzie uzdrowienie. Niech twoje nogi będą umocnione. Niech twoje ścięgna będą. Niech wszystko, co nie jest w Boga, w twoim życiu, zostanie wykorzenione w imieniu Jezusa. Dziękujemy ci, Panie Jezusie. Przyjmij swój cud w imieniu Jezusa. Dziękujemy ci, Panie Jezusie. Dziękujemy ci, Panie Jezusie. Thank you, Jesus. Lift it.
siebie, tak mówi Pan. Tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Uwalniam Cię do nowego rodzaju życia. Do nowego rozdziału. Rozdział ponadnaturalnego zaopatrzenia. Rozdział ponadnaturalnego błogosławienia. To, co spowodowało odrzucenie. Ten kamień, który został odrzucony, stał się odrzucony. To jest potężna praca. Bóg podnosi Ciebie. Słyszę słowo miliony. Wiedza przyjdzie na Ciebie w imieniu Jezusa, żeby wielu z Ciebie, będzie zwolnionych. Twoje świadectwo będzie wielu zachęcało. Przyjmij tą służbę teraz. Przyjmij tą służbę. Spójrz na mnie. Bóg podnosi ten poziom. But what I see is beyond that. To, co ja widzę, jest ponad to. There is a move of tongue. Boże poruszenie, that will come into your life. Które przyjdzie na Twoje życie. Doors will open. Drzwi zostaną otwarte. Favor. Będzie przychylność, która przyjdzie. Przychylność od północy, południa, wschodu i zachodu. Ja wzywam przychylność nad Tobą. Ponieważ to powiedziałem, kamień, który został odrzucony, zamienił się w kamień węgielny. I tak działa Bóg. I to jest potężne w naszych oczach. To jest słowo, które usłyszałem. I przyjmij to w imieniu Jezusa. Twój sezon łez i bólu jest zakończony. Bóg kierujcie do nowego sezonu w Twoim życiu. Więc ciesz się. Bądźcie się. Receive that miracle. There is an expectation in your heart. A long expectation, long waiting expectation. The Lord says He has done it. Receive that miracle in the name of Jesus. This year is the year of that testimony in the name of Jesus.
Hallelujah. Thank you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the same power that lifted up Jesus from the grave, tą samą moc, która zbudziła Jezusa z grobu, dzisiaj błogosławimy Ciebie. Gdzie jest Twój pastor? Podnieś swoje ręce na tego mężczyznę. Powiedz to, co chcesz mu teraz powiedzieć. Powiedz to, co chcesz mu powiedzieć. Uwalniamy Ciebie, z każdego związania, uwalniamy Twoje życie, uwalniamy Twoje życie, abyś był żywym świadectwem między tymi, którzy Cię znają. Niech Twoje życie świeci przed członkami Twojej rodziny. Niech Twoje życie świeci przed członkami Twojej wspólnoty znajomymi. Niech Twoje światło świeci przed Twoimi przyjaciółmi. Ci, którzy znali Ciebie wcześniej, zbawią Ciebie. Będą oddawać chwałę Bogu. Cokolwiek widzieli, powiedzą, jest Bóg. Jest Bóg. Spójrzcie na Niego. To tylko Bóg. Boże, czyń to. W imieniu Jezusa. Bóg chce się uczynić w Twoim życiu. Co każdy, kto Ciebie znał, będzie oddawał chwałę Bogu. W imieniu Jezusa. Bądź mocny. Bądź stały, bądź wierny. Obiecuję Ci. Każdy, kto znał Ciebie wcześniej, kiedy spojrzał na Ciebie, za 24 miesiące, powie, jest Bóg. Ciężar bólu, brzemię zranień, brzemię rzeczy, których on nawet nie zrobił i nie wie. To brzemię jest zdjęte w imieniu Jezusa. Namaść go. Niech serce Dawida zostanie udane w imieniu Jezusa. Niech to serce Mojżesza, Biblia mówi, że Mojżesz był pokorny, on był łagodny, on był złamany. Ojcze, zmiana serca. Przyjmij to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Dzięki Ojcze. W imieniu Jezusa.
Niech się zostaną. Ale proszę. Chcę, żebyśmy się modlili za naszą rodzinę. Chcę, żebyśmy się modlili za swoją rodzinę. Powtórzcie za mną, Ojcze. Stoję dzisiaj. W imieniu mojej rodziny. Niech zbawienie. Niech uwolnienie. Przyjdzie do mojej rodziny. W imieniu Jezusa. Niech zbawienie. Niech uzdrowienie. Niech uwolnienie. Przyjdzie do mojej rodziny. W imieniu Jezusa. Otwórzcie się, módlcie się, wymieniając ludzi w swojej rodzinie, których chcesz, aby byli zbawieni. Wymień ludzi, którzy chcesz, aby byli narodzeni na nowo. Wymień ludzi w swojej rodzinie, osoby. Wymień. Wymień te osoby. W imieniu Jezusa. Wymienię. Po imieniu. Tak, aby były zbawione. Były uzdrowione. Będą uwolnione. Ktoś, kto ma problem z alkoholem. W twojej rodzinie. Kto ma w swojej rodzinie osobę z problemem alkoholowym? Alkoholika. W rodzinie. I to cię martwi. I powoduje, że czujesz wstyd. Ta osoba będzie zbawiona. Dziękuję Jezusa. Chcemy się modlić. Za nasze rodziny w tym kościele. Powtórzcie za mną, Ojcze, w imieniu Jezusa. Stoję dzisiaj w imieniu wszystkich mężczyzn w tym kościele. Niech zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie przyjdzie do każdego w tym kościele. Niech każda osoba w tym kościele pragnie Ciebie w imieniu Jezusa. W Ojcze modlimy się o wszystkie kobiety w tym kościele. Modlimy się, Ojcze. Niech Twoje namaszczenie Ducha Świętego zdąpi na kobiety w tym kościele. Niech będą jak Estery. Niech będą jak Debory. W tym pokoleniu. W imieniu Jezusa. Odświeżcie swoje kościoły. Modlimy się o wszystkich mężczyzn i kobiety. Nasze dzieci. W tym kościele. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy krew Jezusa. Ogłaszamy krew Jezusa. Stoimy w imieniu, że będą zbawieni. Niech dzieją się cuda. Niech będą świadectwa. Niech będą uwolnienia. Między kobietami i mężczyznami. W tym kościele. Między dziećmi. W tym kościele. Niech ten kościół będzie centrum cudów. Niech ten kościół będzie centrum zbawienia. Niech ten kościół. Niech ten kościół będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów w imieniu Jezusa. I otwarte drzwi, aby przyjąć kobiety i mężczyzn z Bytowa, z okręgu bytowskiego, z wszystkich wiosek w Bytowie. My przyjmujemy mężczyzn i kobiety i ze świadectwami zbawienia, uzdrowienia w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Okay, let's remember that lady that is having a situation. Modlimy się o kobietę w tej ciężkiej sytuacji. We stand in the gap. I stoimy w wyłomie. We said, God of miracles. I mówimy, Boże cudów.
God of miracles. Boże cudów. God of the impossible. Boże rzeczy niemożliwych. Visit her. Nawiedź ją. Visit her. Nawiedź ją. Let that be a testimony. Niech będzie świadectwem. Bytowie. Let that be a testimony. Niech będzie świadectwem. Let people through her. Niech ludzie przez nią będą zbawieni. Niech poznają, że Jezus jest żywy. W imieniu Jezusa. Modlimy się o uzdrowienie, uwolnienie. Łamiemy moc braka. W imieniu Jezusa. Dzięki Panie Jezusie. Amen. Join your hands together. Złapcie się za ręce, tak jak stoicie. Niech każdy złapie kogoś. Złapcie się za ręce. Wszystkie ręce. Połącz się. Zamknijmy krąg. Dziękuję. Posłuchajcie, co mówi Biblia. Biblia mówi, gdzie dwóch lub trzech nas zgodzi się na odnośnie czegokolwiek, o co będą prosić w imieniu Jezusa, to będzie im dane. So we are going to agree. Więc będziemy się zgadzać. And you're going to agree by saying amen. A zgodzimy się mówiąc amen. Amen. The pastor, this time around you're not praying. Tym razem nie będziecie się modlić. The pastor will pray. Pastor się będzie modlił. And all what you need to say amen. A to, czego wy musicie zrobić, tylko to powiedzieć amen. Which means so be it. I agree. To znaczy, zgadzam się, niech tak się stanie. Teraz nie modlicie się, tylko jesteśmy w zgodzie. To jest modlitwa zgody. Wysłuchacie, słyszycie, zgadzacie się, mówiąc amen. Więc cokolwiek będzie się modlił pastor, co chce zobaczyć w tym kościele, on to ogłosi. A to, co my zrobimy, my się zgodzimy. I niebo uczyni to. Ponieważ tak jest w Słowie Bożym. Pastor. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mamy jedną myśl. Amen. Amen. Dziękuję Ci, że mamy jedno serce. Amen. Że jesteśmy jednym ludem. Amen. I wszystko, cokolwiek zamierzymy z Tobą uczynić, to nam się powiedzie. Amen. Jesteśmy tutaj dla Twojego celu. Amen. I wypełnimy go. Amen. Zobaczymy zbawienie wśród naszych bliskich. Amen. I wśród naszych sąsiadów. Amen. Przez nasze życie. Amen. Ta ziemia zostanie dotknięta. Amen. Mocą Bożą. Amen. Zobaczymy uzdrowienie. Amen. Zbawienie. Amen. Przemianę. Amen. Wyposażenie. Amen. Posłanie uczniów. Amen. W imię Jezusa. Amen. Wszystko, cokolwiek rozpocząłeś. Amen. Doprowadzisz do końca. Amen. Jesteśmy jednym ludem. Amen. Na zawsze. Amen. Połączeni więzami miłości. Amen. Odkupieni krwią Jezusa. Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen.